Stańmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuść się na grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Miłosierny Boże, kieruj naszymi sercami wobec Twojej pomocy. Nie możemy się Tobie podobać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków.
odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Jeszcze inni mówili: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego: czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje w Galilei. I rozeszli się każdy do swego domu. Oto słowo Pańskie. Jest takie zdanie w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale tego listu świętego Pawła do Koryntian. Podczas gdy Żydzi żądają znaku, Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Te słowa pozwalają streścić, albo bardziej zrozumieć czytania, zwłaszcza objęte z Ewangelii, które czytamy w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, kiedy Jezus przychodzi do Jerozolimy po raz ostatni. I można powiedzieć, że wokół Jezusa toczy się wieloraki spór. Spór o Jego osobę, spór o Jezusa, spór o to, kim jest. I jakaś wielka niezgoda na to, co mówi Jezus o swoim Ojcu, o tym, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Z jednej strony ten spór dotyczy samej pełni. Dotyka on także apostołów. Apostołowie nie bardzo widzą, nie bardzo wyobrażają sobie swojego mistrza, którego Bogu są jako wybrani apostołowie, żeby mógł cierpieć. Ich wizja, oczekiwanie królestwa, w którym mieli zajmować swoje miejsca, była zupełnie inna niż ta, którą mówi, głosi Chrystus, mówiąc: idziemy do Jerozolimy, Syn Człowieczy będzie ukrzyżowany, trzeciego dnia zmartwychwstanie. Apostołowie się jedni buntują, jedni nie przyjmują do wiadomości, a jedni, tak jak święty Piotr, mówią: Panie, nie przyjdzie to nigdy do Ciebie. Wiemy, w jaki sposób Pan Jezus zajmuje stanowisko wobec nich. Spór drugi polega na tym, że Jezus im bliżej jest męka, chcąc pokazać, chcąc jakby przybliżyć sens tego, co się stanie na krzyżu. A ten sens jest wtedy, kiedy oni uwierzą, że na krzyżu umarł Jezus Chrystus, Syn Boga, bo tylko On mógł być pośrednikiem między niebem i ziemią i tylko Jego śmierć na krzyżu mogła mieć moc zbawczą. Też nie przyjmują tego do wiadomości, albo wręcz przeciwnie, tak jak faryzeusze mówią: kimże On jest, żeby siebie nazywać równym Bogu, żeby siebie nazywać Synem Boga, i zarzucają mu bluźnierstwo i próbują zrobić wszystko, żeby go znaleźć i odwieść ludzi od chodzenia za nim, od słuchania słów, które mówi Jezus do ludzi. Tak mamy do czynienia w dzisiejszej Ewangelii, w Słowie Bożym, które Pan Bóg do nas kieruje.
tekście mamy trzeci wymiar tego sporu o Jezusa, który polega na tym, że są tacy po obu stronach, którzy potrafią słuchać, którzy potrafią nawoływać do namysłu, do rozsądku. Takim człowiekiem Ewangelii. Także dziś słyszymy Jego słowa, jest Nikodem, który potrafi dać refleksję, potrafi zachęcić do refleksji, czyż prawo skazuje kogoś, jeżeli on najpierw nie wysłucha nas, sprawdzi, co ten człowiek mówi i co ma do powiedzenia. Bracia i siostry, to jest jakaś wielka nauka dla nas ludzi, dlatego że spór o Jezusa toczy się przez całe wieki, będzie się toczył do końca świata. Spór, kim jest, spór, jaką naukę głosi, spór o to, czy zmartwychwstał, bo od tego o tym zależy wszystko w naszym życiu. Bo jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, powie także święty Paweł, to daremna jest nasza wiara i próżne jest nasze nauczanie. I my w tym sporze o Jezusa może w dzisiejszych czasach szczególnie wyraziście i ostro uczestniczymy. I mamy być w tym sporze tymi, którzy potrafią dawać świadectwo. Przede wszystkim świadectwo swojego życia, bo ono przekonuje o tym, po której stronie w sporze o Jezusa uczestniczy współczesny chrześcijan, współczesny człowiek. Można zająć taką postawę jak faryzeusze, którzy wszystko wiedzą. Oni nie potrzebowali słuchać. Oni wszystko wiedzieli i z góry przekreślali, nawet do Nikodema potrafili powiedzieć, czy i ty się dałeś zwieść Jezusowi. Nieważne, co Jezus mówił. Ważne, że oni mieli przyjętą tezę i według tej tezy Jezus nie miał prawa być Panem Bogiem i koniec. To jest taka postawa, która czasem może grozić każdemu z nas. Postawa wszystko wiedzącego. Bo taki człowiek, który wydaje mu się, że wszystko wie, nie potrzebuje słuchać. Nie potrzebuje słuchać czyichś innych argumentów, rozważać, zastanawiać się, sądzić. Dlatego te zbliżające się dwa tygodnie, które nas dzielą od świąt wielkanocnych, to jest ten czas, kiedy powinniśmy pochylić się głęboko nad tym wielkim duchowym namysłem, nad męką Chrystusa Pana, nad sensem Jego śmierci na krzyżu, nad naszym zbawieniem, które z tej śmierci wynikło nie z owocą. Ale powinniśmy także się pochylić po to, żeby się zastanowić, czy potrafi jako człowiek być tak trochę chociaż podobny do Nikodema, który ma w swoim życiu miejsce i czas na refleksję, na namysł i z jednej strony potrafi słuchać, a z drugiej strony potrafi szukać także ludzi rozwiązań, które współczesne problemy i sprawy mają. Mówię do was jako do członków Dezyderencję i do tych wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie na wasze dzisiejsze sympozy, czy wczorajsze, dzisiejsze i jutrzejsze na temat cywilizacji miłości, na temat rodziny, na temat przygotowania do małżeństwa. Wiele tam jest wątków w tym sympozjum. Więc mówię to dlatego, że wy macie w tej dziurze z tego stowarzyszenia tą te właśnie wpisaną jakby debatę i dyskusję między rozumem i wiarą. Pewnym wymiarem tej dyskusji widzę zebrację między rozumem a wiarą, wiarą i rozumem jest namysł dyskusji między wiarą a nauką. Ale warunek, żeby to była dyskusja owocna, to była konferencja, która daje nowe światło, która otwiera oczy na coś, jest to, że nie zakładam z góry, że ja wszystko wiem, tylko to przekażę. Najgorsze są te konferencje, kiedy na dwa miesiące przed ich rozpoczęciem już wiadomo, jakie będą wnioski. Bądź po ustawieniu problematyki, bądź po ustawieniu tematu, bądź po zaproszeniu referendum. Natomiast konferencja jest dobra i jest tu fides racja, kiedy podejmuje ten wątek debaty. Uniwersyteckie towarzystwo fides racja musi się utrzymać na tym poziomie. Właśnie uniwersyteckości i
tej debaty, która szuka, która ma w sobie coś z tej postawy Nikodema, który potrafi, czy potrafił tym dyskutującym z jednej strony faryzeuszom, wszystko wiedzącym, a z drugiej strony tłumom, jak to mówili faryzeuszom, jak z pogardą drugich, potrafi w tę dyskusję włożyć jakby kij w rowisko po to, żeby pobudzić do myślenia, żeby postawić pytania i szukać na nie odpowiedzi. I wiadomo, że nie na wszystkie pytania znajdziemy dzisiaj od razu odpowiedź, bo są takie pytania, gdzie namysł jest potrzebny długi, a są często takie pytania egzystencjalne o cierpienie, o chorobę, o inne sprawy, o zło w świecie, które są bardzo trudne w znalezieniu na nie odpowiedzi. To jest jakby powrót do, myślę, że to jest powrót do korzeni naszego stowarzyszenia, żeby uczestniczyć na uczelni, wokół uczelni, jako służba ludzi, nauki, uczelni i służba kościołowi, ludziom szukając. To jest to, czego często nie pojmujemy, papieża Franciszka, który rzeczywiście, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za tych, których nie ma w Kościele, którzy nie znają Jezusa, nie znają Pana, chce do nich wychodzić i wychodzi i stawia mnóstwo pytań, które czekają na odpowiedź i liczy na to, że te pytania zapłodnią ludzi do tego, żeby szukać, ale równocześnie, żeby odpowiadając na te pytania, przyprowadzać ludzi do Chrystusa. Podstaw jednak całej tej dyskusji, całej tej rozmowy musi być świadectwo tych, którzy słuchają, wierzą i idą za Chrystusem. Świadectwo spójnego, świadectwo czytelnego życia według Ewangelii. Tych wszystkich intencji, które macie przed dzisiejszym spotkaniem, zanośmy teraz do Boga naszym. Thank you.